Zaczynamy sobie nową lekcję, y, która by przypadała na dzisiaj. Kochani, będzie to lekcja o zdaniach, o rodzajach zdań. I zapiszcie sobie taki temat lekcji. Y, rodzaje zdań, dwukropek, zdania oznajmujące, rozkazujące i pytające. Jeszcze raz powtarzam temat. Rodzaje zdań, dwukropek, zdania oznajmujące, rozkazujące i pytające. I e, drodzy moi, przechodzimy do strony 134 w podręczniku PLJ, w tym podręczniku, e, do strony 134 i rozpoczynamy sobie e, taką krótką lekcję o zdaniach. Naprawdę bardzo, bardzo mało informacji e, jest nam tutaj potrzebne. Kochani, najważniejsza rzecz to jest taka, że e, w we wszystkich językach mamy, właściwie we wszystkich, mamy trzy rodzaje zdań. Mamy zdania właśnie oznajmujące, a mamy zdania pytające i rozkazujące. I teraz co to oznacza? Co te poszczególne zdania oznaczają? Pierwszy rodzaj zdań, czyli zdania oznajmujące, jak sama nazwa wskazuje, coś nam oznajmują, to znaczy... O czymś nas informują i nie będzie to pytanie, nie będzie to rozkaz, będzie to po prostu informacja. Są to zdania, które przekazują nam informacje. I teraz e, takie zdania kończą się zawsze kropką. Nie pytajnikiem i nie wykrzyknikiem, ale właśnie kropką. E, na przykład. Ja utworzyłam takie bardzo proste zdanie, żeby e, obrazowo przedstawić, o co chodzi. Takie zdanie. Idę do kina. To jest zdanie oznajmujące. Ono, ono coś nam mówi, o czymś nas informuje, ale ono nie jest, nie, jest, nie jest właśnie zdaniem rozkazującym, a więc nic nam nie rozkazuje, żebyśmy zrobili, ani też nie jest zdaniem Pytającym, czyli on o nic nas nie pyta. I teraz to samo zdanie, gdybyśmy próbowali z niego utworzyć zdanie pytające, to jeszcze raz powtórzę to zdanie: Idę do kina. I teraz, gdybyśmy chcieli utworzyć od tego zdania zdanie pytające, to będzie ono brzmiało: Czy idziesz do kina? Czy idziesz do kina? I na końcu będzie pytajnik, prawda? I to będzie zdanie pytające. Teraz kochani, zdanie rozkazujące. Jeżeli byśmy chcieli od tego zdania utworzyć zdanie rozkazujące, to jak ono by brzmiało? Jeżeli mam zdanie, idę, idę do kina, to rozkaz od tego zdania brzmiałby idź do kina. I na końcu tego zdania byłby wykrzyknik, exclamation. Prawda? Czyli idź do kina. To będzie zdanie rozkazujące. Czyli popatrzmy. To jest bardzo y, prosta lekcja, zawierająca takie podstawowe informacje. Chodzi o trzy rodzaje zdań i y, y, te rodzaje y, wyodrębniamy na podstawie znaczenia zdań, jak, albo funkcji, jakie zdanie pełni. Prawda? Czyli y, jaką funkcję pełni zdanie oznajmujące, informuje nas zdanie pytające ma za zadanie pytać, prawda? Pytać, ma, uzyskujemy jakąś informację. Najczęściej te zdania pytające zaczynamy od słówka pytającego, na przykład czy, albo kiedy, albo dokąd, dokąd idziesz, czy idziesz do kina dzisiaj, czy idziesz dzisiaj do kina. To są zdania pytające. I na końcu mamy zdania rozkazujące. O których mówiliśmy już wcześniej przy tworzeniu trybu rozkazującego. A więc zdania rozkazujące, w których albo rozkazujemy coś, uwaga, możemy nie tylko w nich rozkazywać, ale możemy też prosić w nich o coś. Albo wyrażać jakieś życzenie. Na przykład, proszę, posprzątaj ten pokój. To będzie zdanie rozkazujące. Albo. Hmm, Życzę sobie, abyś posprzątał ten pokój. To też będzie zdanie rozkazujące, prawda? Życzę sobie, abyś posprzątał ten pokój. A więc pamiętajmy, że mamy trzy rodzaje zdań: oznajmujące, czyli takie, które nas o czymś informuje, pytające, takie, w którym pytamy o coś i rozkazujące, takie, w którym rozkazujemy, możemy też. Wyrażać życzenie albo prośbę: proszę, posprzątaj, albo posprzątaj, albo życzę sobie, abyś posprzątał ten pokój. Kochani, przejdźmy sobie do ćwiczeń. Są one na stronie, zaczynają się właściwie na stronie 134 w książce PLJ. Ja dla Was zrobię te ćwiczenia, to znaczy zrobię dla Was ćwiczenie G1 całe, żeby Wam pokazać, o co tutaj w ogóle chodzi. W tym ćwiczeniu, kochani, bo wszystkie inne ćwiczenia będą dosyć już jasne, proste i klarowne, nie myślę, że tutaj potrzebne jest jakiekolwiek wyjaśnienie. Natomiast to pierwsze ćwiczenie, możecie się zastanawiać nad poleceniem do tego ćwiczenia. Zaraz Wam przeczytam. Polecenie brzmi tak. Przeczytaj tekst i podkreśl w zdaniach orzeczenia. Możecie się na pewno zastanawiać, co to są orzeczenia. Nie wiem, powinniście raczej brać w szkole podstawowej, na pewno braliście, ale nie wiem, czy pamiętacie, podmiot i orzeczenie, takie pojęcia. Jeżeli nie, ja wam je dzisiaj teraz przypomnę i pokażę je wam w zdaniu. A więc popatrzcie. Przy okazji, właśnie tych zdań, oznajmujących, pytających i rozkazujących, oni. Autorzy tej książki wprowadzają takie pojęcie orzeczenie. E, orzeczenie. Co to takiego jest? Kochani, e, może zacznijmy od tego, że najważniejsze w zdaniu są dwie rzeczy e, i one są potrzebne nam w języku polskim, aby zaistniał, e, aby zaistniało zdanie. Potrzebujemy na pewno orzeczenia. W języku polskim orzeczenie wystarczy, żebyśmy mieli zdanie. W języku angielskim y, raczej zawsze musimy mieć podmiot i orzeczenie. Podmiot to jest subject, orzeczenie to jest predicate. predicate. A więc mówimy teraz o orzeczeniu: orzeczenie to jest predicate. Czyli oni tutaj w tym ćwiczeniu pytają się nas o to, abyśmy podkreślili w tych zdaniach orzeczenia. I teraz, w języku polskim, orzeczenie, czyli predicate, troszeczkę różni się od języka angielskiego, ponieważ tak naprawdę w języku polskim orzeczenie jest równoznaczne z czasownikiem prawie równoznaczne z czasownikiem. Natomiast w języku angielskim predicate to jest cała grupa wyrazów, które skupiają się wokół czasownika. A więc w języku angielskim na przykład będziemy mieli podmiot, czyli subject i predicate. Natomiast w języku polskim mamy najczęściej podmiot i orzeczenie, ale jeżeli mamy tylko orzeczenie, to zdanie jest jak, najba na, jak najbardziej kompletne. Pierwsze zdanie, które tutaj mamy, brzmi: Demokracja, czyli władza ludu, ukształtowała się w starożytności i dotyczyła wolnych obywateli. I mamy w tym zdaniu podkreślone słowo: ukształtowała się oraz dotyczyła. Dlaczego? ponieważ słowo ukształtowała się to jest po prostu czasownik. I teraz predicate w języku angielskim to jest to samo co w języku polskim czasownik, czyli verb. I to jest to samo co orzeczenie. Możemy w języku polskim postawić znak równości między czasownikiem a orzeczeniem, czyli to znaczy, że w języku polskim czasownik to jest to samo co orzeczenie. Na czym polega różnica? Nie ma żadnej różnicy. Czasownik w języku polskim jest częścią mowy, a orzeczenie jest częścią zdania, a więc to są tak naprawdę dwa różne terminy na określenie tej samej rzeczy. Może będziemy mieli troszkę większą trudność, choć to nie występuje w tym ćwiczeniu, określić orzeczenie w momencie, kiedy będzie taka na przykład konstrukcja. Powiedzmy w takim zdaniu. Dżdżownica staje się motylem. Dżdżownica staje się motylem. To słowo staje się jest orzeczeniem, czyli czasownikiem. Może być na przykład takie, takie, taka wątpliwość, jest piłkarzem. Powiedzmy, boniek jest świetnym piłkarzem. I teraz ta konstrukcja jest piłkarzem, jest piłkarzem, jest orzeczeniem. Cała ta konstrukcja jest orzeczeniem. Również to słowo piłkarzem należy do orzeczenia. I wtedy, gdyby nas zapytano. O podkreślenie orzeczenia w zdaniu typu On jest lekarzem, On jest piłkarzem, to właśnie ta konstrukcja jest lekarzem, jest cała orzeczeniem. Tak samo jak konstrukcja jest piłkarzem, również jest orzeczeniem, cała. Ale tutaj, wydaje mi się, nie ma takiego przykładu, więc możemy iść dalej. Szukamy w zdaniach orzeczeń. To znaczy, szukamy czasowników. Jak już zobaczymy verbs, czyli czasowniki, to wiemy, że to są po prostu orzeczenia, a więc wystarczy nam poszukać czasowników w zdaniu. Czyli, powtarzam jeszcze raz dla Was te informacje, co to jest orzeczenie, to jest po prostu czasownik. Natomiast podmiot to jest rzeczownik, rzeczownik w zdaniu, pełniący funkcję podmiotu. Tutaj akurat nie pytają nas o podmiot, ale o orzeczenie. I przejdźmy do następnego zdania, gdzie będzie orzeczenie w następnym zdaniu. Takimi wolnymi obywatelami XVI-wiecznej Polsce była szlachta. I teraz, była szlachta, słowo była, jest tutaj orzeczeniem. Na straży jej dominacji w państwie stały liczne przywileje, prawo i przewaga ekonomiczna. Gdzie mamy orzeczenie? Czyli czasownik, mamy go w słowie stały. Bo co stało? Liczne przywileje. Na straży stały liczne przywileje. Kto stał? Liczne przywileje. I teraz co zrobiły? Liczne przywileje. Stały. I to jest nasze orzeczenie. Podkreślamy sobie słowo stały. Następne zdanie. W pozycji szlachty. Nie zagrażał ani słaby stan mieszczański, ani strzegący swej odrębności stan duchowny. Co podkreślamy słowo nie zagrażał. Pamiętajmy, że w skład orzeczenia, czyli tak samo w skład czasownika wchodzi słowo nie, które przeczy, ponieważ nie zagrażał, to jest cały czasownik, całe orzeczenie. Nie możemy tego słówka nie jakby wyrzucić nie możemy go nie podkreślić jeżeli chodzi o orzeczenie podkreślamy słowo nie i słowo yy, zagrażał kolejne zdanie ziemie wchodzące w skład rzeczy pospolitej miały swoje zgromadzenia sejmiki ziemskie gdzie jest nasze orzeczenie jest ono w słowie miały słowo miały jest orzeczeniem Następne zdanie: decydowały one między innymi o wysokości podatków. Gdzie ukryło się nasze orzeczenie, oczywiście w słowie decydowały. one decydowały, one to podmiot, decydowały to orzeczenie. Kolejne zdanie: decyzje dotyczące całego państwa podejmowano na sejmach walnych. Gdzie jest nasze orzeczenie? Jeszcze raz. Pomoże nam poszukanie podmiotu. Decyzje podejmowano. Decyzje to nasz podmiot. Słowo podejmowano to nasze orzeczenie. A więc czasownik. Mamy orzeczenie. Jest to słowo podejmowano. Gdy przejdziemy do następnego zdania, brzmi ono tak. Był to polski parlament przekształcony ze średniowiecznych wieców i zjazdów rycerskich. Gdzie jest nasze orzeczenie? Był to Polski parlament. A więc Polski parlament jest tutaj podmiotem. A nasze orzeczenie to jest słowo był. Polski parlament był przekształcony. Jeszcze raz. Był. To jest, y, y, był, to jest nasz, y, to jest nasze orzeczenie. Parlament to jest podmiot. W Sejmie Walnym uczestniczyli król, urzędnicy i szlachta oraz przedstawiciele Wilna i Krakowa. Uczestniczyli król, urzędnicy i szlachta oraz przedstawiciele Wilna i Krakowa. Teraz podmiot, czyli wykonawca czynności, to jest król, urzędnicy i szlachta oraz przedstawiciele Wilna i Krakowa. A gdzie jest nasze orzeczenie? Orzeczenie jest w słowie uczestniczyli. To jest nasze orzeczenie, uczestniczyli. Następne zdanie. Zapanowania Jana Olbrachta Sejm miał już dwie izby. Gdzie jest nasze orzeczenie? Jest w słowie miał, a więc podkreślamy miał. Kto miał? Sejm. Sejm jest naszym podmiotem tutaj w tym zdaniu. <laughs> w skład Senatu wchodzili tylko najwyżsi dostojnicy kościelni i państwowi. Gdzie jest orzeczenie? Orzeczeniem jest słowo wchodzili, bo kto wchodził i teraz szukamy podmiotu. Podmiotem jest Najwyżsi Dostojnicy Kościelni i Państwowi. To jest nasz podmiot. Najwyżsi Dostojnicy Kościelni i Państwowi. Co robili? Wchodzili. Wchodzili w skład. W skład Izby Poselskiej wchodzili przedstawiciele sejmików. I znowu naszym orzeczeniem jest kolejny raz słowo wchodzili. Od uchwalenia ustawy Nihilnowi Sejm, Stał się organem ustawodawczym państwa. I teraz naszym orzeczeniem jest tutaj słowo, stał się organem. I właśnie tutaj mamy ten przykład: jestem lekarzem, stał się organem, a stał się lekarzem. I wówczas, gdy mamy taką konstrukcję jest lekarzem, stał się na przykład piłkarzem, stał się organem, jako orzeczenie, podkreślamy, stał się i organem również. Jest to jakby część tego orzeczenia. W wielu podręcznikach datę 1505 przyjmuje się za początek nowożytnego państwa polskiego. Gdzie jest nasze orzeczenie w słowie przyjmuje się? Kto przyjmuje? Nie wiemy. Ogólnie się przyjmuje. Jest to tak zwany, tutaj jest podmiot, Bezosobowy, ukryty. Nie widzimy tego podmiotu, ale ogólnie domyślamy się, prawda? <laughs> Przyjmuje się, jest orzeczeniem. Myślę, że pod, pokrótce wyjaśniłam Wam, na czym polegają zdania oznajmujące, rozkazujące i pytające i co to jest orzeczenie. I a, mam nadzieję, że teraz już nie będziecie mieli żadnych problemów z wykonaniem kolejnych ćwiczeń, ponieważ nie są one już skomplikowane. A to najtrudniejsze ćwiczenie wykonałam e, dla Was. Prze e, prześledźcie sobie to ćwiczenie i a, sprawdźcie e, to, co ja zrobiłam, z tym, co Wy byście zrobili. E, czy, czy rozumiecie? Na czym polega orzeczenie i podmiot oraz zdania oznajmujące, rozkazujące i pytające. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego filmiku, oglądnięcie go i zapraszam do następnego, już ostatniego, filmiku, w którym będziemy mówili bardzo króciutko o czwartym przypadku w języku polskim, czyli Bierniku. Dziękuję Wam Pa.